Dzień dobry, 4 lipca. No dziś mamy 4. kradzież w tym roku. Tak przynajmniej się zapowiada. Takie były plany. Niestety trochę mnie zatrzymały inne tematy i zaczynamy po południu. Wstyd się przyznać, no ale takie życie. Pogoda niezbyt sprzyjająca, nie ma słońca, pszczółki trochę latają tam, gdzie mogą, ale no pogoda jest kiepska ogólnie. Jest straszny wiatr, więc spodziewam się, że będą się denerwować. Miałem nagrywać, ale chyba będę robił tylko przebitki, bo szkoda mi czasu. Mam czas jedynie mniej więcej do 17:00. Później to już wchodzę z miodobraniem przy wirówce no, w północ albo w pierwszą w nocy. Takie są moje realia, te odsklepywanie, wirowanie i tak dalej. To jak zacznę o 18:00, to skończę gdzieś koło północy. Zależy ile ramek oczywiście, bo tego też jeszcze nie wiem. No zobaczymy. Także nie marnujmy czasu. Pewnie coś nagram. No i tak do pamiętnika. 5 ramek wzięte z zielonego, takich średnich ramek. Także tak one wyglądają. O, tutaj jest z wykrzyknikiem, więc to była ramka zniszczona kiedyś w wirówce. Także nie za dużo. Pewnie już trochę wyjadły. Idziemy dalej. Dobra, tutaj już chciałem chwalić tą carnicę bałtycką, car bałtycką, to chyba carnica, w porównaniu z Elgonem, bo tutaj taka odwrotna sytuacja w stosunku do rzepaku. Elgon pięknie przyniósł rzepak, pięknie zasklepił, natomiast tu było gorzej, a teraz odwrotnie. Ale przypomniało mi się, że w niebieskim ulu, tak samo jak i w tym, po ostatnim miodobraniu zostało 14... ciężkich, niezasklepionych ramek. No i dzisiaj z niebieskiego wziąłem 14. Bo to jest 5 na dole, bo z zielonego tylko 5 wziąłem. 5 na dole i tutaj 8 u góry. A to 13, przepraszam, 13. Także taka sytuacja w niebieskim. No dobra, i tutaj również zostaje jedna miodnia. Dosyć sporo ramek zostało, bo wziąłem tylko 7. Te ramki odłożę sobie już na bok, nie będę kładł tutaj drugiej miodni, nie ma takiego sensu. A tutaj są ramki z tego ula, niezbyt ciężkie, ale pozasklepiane, coś tam się jeszcze wywiruje. Jeszcze czekajcie, co ja tu chciałem pokazać? To na przykład jest węza wsadzana tydzień temu, prawda? Tydzień czy troszkę więcej? Także odrobiona już na przyszły sezon. Już nie będą musiały na wiosnę się męczyć. Czyli jak 7 ramek. 7 chyba tak. No to idziemy sobie teraz do gębalowej. No i gębalowa, znaczy krainka prima, przepraszam. Zostawiłem im górną miodnię, również równą takie wszystkie. I jest wzięte 7 ramek. Niezbyt duże, ale przypominam, że krainka prima miała poprzednie miodobranie dosyć obfite. Tutaj poprzednio ze 20 parę kilo zaszło z niej. No tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. Bo były ramki gniazdowe też w miodniach, dosyć bardzo ciężkie. Także usprawiedliwiona jest, że tym razem tylko pewnie z 6 kilo, bo te ramki też nie są zbyt tłuste. To tyle, jeśli chodzi o krainkę prima. No dobra, otworzymy motylki. Motylki otworzymy razem wyjątkowo. Już zobaczcie, jak ładnie kitują. Przydałoby się coś do poławiania propolisu. Może im damy. Zobaczymy. Motylki mają jedną miodnię. Akurat słoneczko wyszło. Motylki, z tego co pamiętam, miały dwie ramki rzepaku, których miałem nie brać i chyba nie będę brał, bo po co sobie zapruszać miód późny rzepakiem. Zostawię im ten rzepak, żeby miały swoje pożywienie jakieś.
Znaczy to akurat chyba nie ich, bo dostały w prezencie od innego ula kiedyś, jak pobierałem rzepak. O, tu mamy ramkę pustą. I co to jest? To jest ten rzepak? Nawet jeśli jest to ten rzepak, to zostało go tu niewiele, ale to chyba nie jest ten rzepak. No dobra, to bierzemy. Gdzie ja mam szczotkę? A, szczotkę już tam pszczółki dorwały. O, tak się robi właśnie niepotrzebne rabunki na pasieczysku. Także mamy jedną ramkę. Nie wiem, czy to jest rzepak, czy nie rzepak. No nie no, rzepaku to ja tu nie widzę, no. Ale zawsze możemy sobie sprawdzić. No tak, to jest ta ramka z rzepakiem. Dobra, to ja im to zostawię. Bo chociaż one tu doniosły coś, to ja nie chcę rzepaku wirować razem z tym późnym miodem. A rodzina będzie zadowolona, bo będą miały po prostu dodatkowy kilogram pokarmu. I pewnie jeszcze drugi tutaj kilogram. Pamiętam, że miały dwie ramki. No, moim zdaniem to rzepak. Te dwie ramki, które kiedyś dostały ode mnie w prezencie. Jedziemy dalej. No i tu już mamy sytuację klarowną. Oczywiście to bierzemy. To jest leciutka ramka. Ale też ją chyba weźmiemy. Chociaż tu wygląda, że... No nie, nie widzę tu, żeby coś leciało. No nie, nie leci. Czyli widzicie, ramka niezasklepiona i do wirowania. No to również taka leciutka rameczka. No widać, że... Coś tu próbowały sklepić, ale no wezmę, no mają 2 kilo rzepaku, więc. Ale to jest naprawdę lekkie, tutaj za 300 gram jest. I nic nie leci z niej. Również lekka. Sprawdzimy. No tej to już nie będę brał, bo to już jest wygłupianie się. Także przełożymy rzepak na środek. Zabezpieczymy im tu 5 ramek stamtąd i to wszystko i zamykamy motylki. Nie wiem, czy tu będzie za 3 kilo, za 3 kilo, bo te ramki były lekkie. No tak. I koliberek, czyli moja alpejka. Moja alpejka zachowuje się chyba najlepiej z wszystkich rodzin w tej chwili, bo cały czas nosi spać. W dwóch miodniach było nanoszone. Tylko, że żadna z tych ramek w sumie nie była pełna. Nadających się, takich niekapiących do wirowania, było 9, ale to były ramki dosłownie po 500 gram, coś koło tego. Także nic szczególnego. Natomiast zostawiam z dwóch miodni złożoną jedną miodnię i tam jest ze 4 kilo w tej jednej miodni miodu.
Także może coś donoszą, bo cały czas tutaj przecież mszycy jest do diabła i zanoszą się ciepłe dni. No zabrałem się za demeterkę i zapomniałem nakręcić o tych tutaj pierwszych z brzegu. Cztery ogromne ramki gniazdowe, czyli to nie było zabierane przez ostatnie dwie kradzieże, podejrzewam. No i one zostały zabrane i jedna ramka miodni, złożona jedna miodnia. A o demeterce to zaraz pogadamy, bo na razie z drugiej miodni już biorę do wirowania, więc dosyć ciekawie, może będzie parę ramek tutaj więcej. Nie wiem, czy mi się uda utrzymać telefon. Słuchajcie, z górnej miodni zabrałem 6 ramek. Może ze dwie nie były rewelacyjne, ale reszta były posklepione. Natomiast teraz jesteśmy w dolnej miodni. O, tak wygląda ramka zewnętrzna. Niezbyt dużo, ale zasklepione. Zobaczcie, jak wygląda dolna miodnia. No po prostu demeterka znowu pokazuje siłę i to bez względu na to, czy to jest pożytek wiosenny, czy rzepak. Na rzepaku chyba najmniej efektywna, ale i tak kilkadziesiąt kilo przyniosła. Musiałbym to wszystko zsumować. Natomiast teraz na pożytku letnim, no rewelacja. To zdecydowanie moja najlepsza rodzina. Dobrze, że przychodzi do mnie 6 matek tej linii. No już tu był. A nie było mnie raptem pół godziny. Dobra, zrobiłem sobie krótką przerwę. Demeterka rekordzistka. No, dała jakieś 16 ramek dzisiaj. Także to jest do zapamiętania. Na jutro zostają mi dwa te środkowe ule. Oraz tutaj te trzy. Z tych dwóch środkowych tamtych to nie wiem, ale z tych trzech to chyba niewiele można się spodziewać. Zobaczymy. Może się zdziwię. Ten środkowy, no jest szansa na trutówkę tam, chociaż pszczoły niby latają i niby troszkę się zrobiły mniej agresywne. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale to jeszcze sprawdzimy. No ale jednak siedzą na wylotku, nie? No to tak polecam po raz któryś wykupienie sobie szkolenia tym początkującym. Zresztą szczerze powiem, że nawet nie tylko początkującym. Wykupienie sobie szkolenia Hachuły, Mariusza Hachuły, z tego co dobrze pamiętam. Pozwól pszczołom, aby ci powiedziały. To kosztuje 25 zł taki dostęp. Jak jesteście technicznie rozwinięci, to możecie sobie takie nagranie gdzieś tam w jakiś sposób zachować. 4 godziny ogromnej wiedzy z zakresu obserwacji pszczół, tego jak patrzeć na wylotki, jak patrzeć na pszczoły. Rewelacyjne szkolenie jak dla mnie. Zresztą wykładowca również rewelacyjny. Jeden z dwóch moich ulubionych. Także na 4 lipca, Dzień Niepodległości w jakimś tam dużym kraju, kończymy temat i na jutro zostają 4 ule, to już sobie ogarnę jakoś, myślę, że wcześniej niż dzisiaj i będzie przyjemniej, bo o godzinie 16 z hakiem to już były ogromne rabunki tutaj przy miodobraniu, także nie polecam. No jakby ktoś miał wątpliwości, sprawdzimy później reflektometrem, ale raczej nie ma co sprawdzać. No tym razem to nie jest miód premium, tylko jakiś premium plus chyba. 15% wody to chyba jeszcze nie miałem. No już tego dzisiaj nie będę ważył. Ale znowu wchodzimy w listewki, nie, jeśli chodzi o wiaderko. Plus tamte wiaderko 13,8 kg, więc myślę, że spokojnie tu będzie 50 kg z pierwszego dnia. No i widać, jakie to jest gęste i ciemne. No i piąty lipca. Dziś drugi dzień kradzieży. Wczoraj w sumie skończyłem przed północą, także nie było tak źle. Dzisiaj słoneczny dzionek, o godzinie 20 będą burze z jakimś gradobiciem i tak dalej, przynajmniej tak zapowiadają. A ja mam dzisiaj do
obsłużenia te dwa środkowe ule. Ten czerwony chyba na końcu zrobię, bo ostatnio była jakaś agresja tam, więc po co rozpoczynać od takiego ula, po co się męczyć. Dwa środkowe i tutaj te trzy. No i myślę, że zweryfikujemy odkłady. Zobaczę, ile tam węzy potrzeba, bo w sobotę trzeba będzie już dokładać tutaj pewnie dużo węzy. Widać, że noszą pyłki i to tak intensywnie, ten czerwony ul. Bardzo ładnie, pewnie z wierzby, bo pięknie kwitnie. No i jeszcze tutaj do zerknięcia te dwa małe odkłady. Tutaj chyba nie było ciasta, z tego co pamiętam. Także tak to... Takie są plany na dzień dzisiejszy. Troszkę czasu jest, bo myślę, że do 15-16 mogę tu spokojnie być. Bo wirowania z tych 5 uli dzisiaj nie przewiduję zbyt dużo. Jak będą ze 3 pełne korpusy, to wydaje mi się, że to będzie maks. Ale zobacz. No dobra, i co? I jesteśmy za tym... No pierwszy ul od lewej. Od prawej w sumie, jak się patrzy od czoła pasieczysko. I tutaj, słuchajcie, była cała miodnia świeżo wsadzonej węzy. I wszystko jest odrobione. Czy to zewnętrzne ramki, czy środkowe. No, to jestem zadowolony. 10 ramek odrobiły na przyszły sezon. Rewelacja. Ale to już, słuchajcie, jest do wirowania. Mimo, że za sklepu nie ma, to ja dobrze wiem o tym, że ten miód jest poniżej 20. Nie ma dwóch zdań i to biorę. No i następne już są posklepione, jak widać. Także bierzemy sobie, jak ja to robię, bo ostatnio ktoś się mnie pytał, jak ja to robię. No to robię to tak. Każdą ramkę tak robię, trochę się nachodzę przez to. No ale jest mi wygodnie. I najważniejsze teraz jest, żeby odległość między korpusem, do którego to niosę, a ulem nie była zbyt niska. Mój korpus nieprzygotowany. Dobra, cięcie. Czyli one tu mają spokojnie ze 2 kilo w miodni miodu. I teraz przełożę węzę w brakujące miejsca i tyle, nie? Ogólnie moje miodobranie wygląda w ten sposób, że biorę ramkę. Idę sobie, żeby za dużo kroków nie robić tędy. Robię strzała tutaj w dłoń. Strzepuję większość pszczół. Zostaje z 10 na ramce. Po drodze otrzepuję te 10. I idąc sobie jeszcze tam jedną czy dwie, idę sobie do wózeczka i w wózeczku to składuję. I muszę przyznać, że całkiem ładne ramki z tej rodziny są. Tłuste, ciężkie. Bardzo ładne. I teraz, no niestety jest to wojna między mną a pszczołami, tak? No bo ja im zabieram życie według nich. I co piąty, szósty korpus jadę miętą. 25 kropel na taki pojemnik. Dosyć intensywny zapach. W ten sposób mniej pszczół leci do tego korpusu, gdzie odkładam ramki. Dobrze by było jeszcze, gdyby ten wózek, czy tam korpus, który macie, nie stał na drodze pszczół do pożytków. No tutaj no, jest facelia, są inne tematy. Ale nie mam go gdzie postawić, więc stoi tutaj. No i to całe miodobranie, nie?
Trochę się człowiek nachodzi, bo jak sobie przyjąłem, że wózek ma być z dala od ula, żeby po drodze strzepywać pszczoły, no to z każdą ramką się człowiek trochę nachodzi. A tych ramek wczoraj było, nie wiem, 60, dzisiaj będzie 30, więc spacerku trochę jest. Ale to akurat u mnie na plus. No i drobnostka jeszcze, dlaczego strzepuję pszczoły przed ul, a nie do miodni, tak jak to niektórzy robią. Dla mnie to nielogiczne strzepywanie do miodni, bo na początku wyciągacie jedną ramkę z 10, później drugą z 9 i tak dalej, aż dochodzicie do tego, że wyciągacie przedostatnią ramkę i na przedostatniej ramce macie 1000 pszczół albo 2000 pszczół, bo strzepywaliście do miodni. Strzepuję przed ul, spokojnie sobie przez gniazdo wchodzą powolutku młode pszczółki do miodni. Nie mam z nimi problemu, jeśli chodzi o ilość przy pobieraniu kolejnych ramek. Tak mi się wydaje, że to ma największy sens. Teraz widać, jak ładnie wchodzą jedna za drugą. No i cóż, z tego ula po prawej stronie, to jest chyba Elgon jakiś z Bartoszyc, tak mi się wydaje, wzięte 6 tłustych ramek, naprawdę fajnych. A z tego ula tutaj, tak zwanego chorego, wzięte 5 ramek. No i ten ul jest takim dowodem na to, że no nie opłaca się chyba ratować takich słabych rodzin. Bo w zeszłym roku on nic nie przyniósł, bo był chory, a w tym roku nie wiem, czy przyniósł 12 kilo, 11. Także biorąc pod uwagę to, że średnia na pasieczysku jest w tej chwili powyżej 40 kilo, no to można sobie wyobrazić, ile noszą inne rodziny, skoro ten na przykład zaniża tak średnią, nie? No i widzicie, jak pszczółki sobie ładnie wchodzą. Także tu będzie matka do wymiany. Tutaj podejrzewam, że już sobie wymieniły matkę, bo one już dawno robiły mateczniki cichej wymiany. Ale to sprawdzimy. Być może tutaj w obydwu ulach będą dometerki. No dobra, to idę sobie tutaj teraz do tego ula. Tu są dwie miodnie, chociaż ta druga to chyba nie była potrzebna. A jeśli chodzi o wózeczek, mamy 11 ramek. No i przypominam, że mamy lipiec, nie? Jak nie ma pożytków, to jest walka o przeżycie. Tak to mniej więcej wygląda na rzeczach, które w jakimkolwiek stopniu dotykały miodu. Także warto na to uważać. Wózeczek też już jest trochę oblegany, mimo że pryskam tutaj mentolem, to jednak już znalazły miejsce, gdzie skapło trochę miodu. No i cóż, próbują. Takie ich prawo, no. Ja im kradnę, a one próbują jak najwięcej odzyskać. Także to jest niestety walka. No słabiutko tutaj wzięte 4 ramki gniazdowe, ale takie naprawdę słabe. I jedna ramka miodni. Myślę, że jak wziąłem 5 kilo, to jest maksymalnie z tego ula w tej chwili. Dobra, zostały jeszcze tylko 2 ule. Nie wiem, czy chwaliłem już półki moje, drewniane, eleganckie, na profilach 60x40, deskach 2-centymetrowych. Dają radę. Nawet na 300 kg cukru.